postać, o której będę mówić, to nie jest postać bardzo znana. Powiedziałabym nawet, że nikogo nie obchodzi. Nie miała większego znaczenia, tak naprawdę historycznego. Poza jednym. Miała dwóch bardzo sła, sławnych mężów, a ci mężowie e, byli obaj bardzo ważnymi, e, zdolnymi dowódcami e, wojsk. I walczyli z najazdami tatarskimi. Nie mamy żadnych źródeł, które by y, przemawiały do nas słowami samej Zofii. Zato mamy bardzo dużo źródeł korespondencji głównie brata Zofii, Krzysztofa Opalińskiego. A Zofia miała w ogóle dwóch braci, którzy sprawowali nad nią opiekę. No więc kim była Zofia Opalińska? No, Zofia Palińska była panną z tak zwanego znakomitego rodu. Jej matką była kasztelanka Zofia Kostczanka, a ojcem wojewoda Poznański Piotr Opaliński. Mało tego, po matce była spokrewniona ze, ze Stanisławem Kostką, tym świętym, tak? I była do tego oczywiście bardzo urodzi urodziwa, ale wiecie. Zwykle to jest tak, że jak panna jest z dobrego domu, to natychmiast wszystkim się podoba i wszyscy piszą, że jest ładna, bo ma pieniądze. I jeśli chodzi o przekazy historyczne, oczywiście wszystkie w kontekście jej zamążpójścia, to wszystkie przekazy historyczne, interpretacje historyków, wszystkie są zgodne co do tego, do czego ja niekoniecznie będę zgodna tak do końca. E, bo mogę, bo to jest mój podcast i Hej, pobawmy się. Wszyscy pisali, że była bardzo pyszna i dumna, i że fakt, że była panną, ładną panną z dobrego domu, uderzył jej do głowy. Brat pisał o niej, że pycha w niej jest tak sroga, że większa być nie może. A teraz wam popowiem, co świadczyło o tej pysze według ludzi, którzy znali Zofię, według listów różnych osób, głównie braci. Otóż nie chciała kiedyś pójść do tańca ze szlachcicem strzałkowskim, ponieważ ten służył jej bratu. Okej, okay, jej prawo, ale może po prostu nie lubiła brata, bo bracia naprawdę trzymali ją jako pewne trofeum do rozdania. Druga rzecz, ubranie, postępowanie swobodne, słowa wolne, śmiechu zbytniego nie wspominając, tak się użalał brat Krzysztof na siostrę. Więc słuchajcie, otóż ubiera się nie tak, jak on, on by chciał, postępuje zbyt swobodnie, słowa wolne, czyli wypowiada y, to, co myśli. I na dodatek za bardzo się śmieje, co świadczy o niewiarygodnej pysze według brata Zofi. No, nie wiem może po prostu była niezależna, co od razu musiało oznaczać, że traktowano ją jako pyszną y, damulkę, która oczywiście nie rokuje, bo nie jest pokorną dziunią. Potem jeszcze pisał, u siostry nie masz ani pobożności, ani ostrożności, ani skromności. Wszystko wyuzdane i swobodne. Jednym słowem braciom najbardziej się nie podobało, że siostra zachowuje się bardziej jak mężczyzna. Muszę wam powiedzieć, że w tym momencie odczuwam wielką sympatię do Zofii, która musiała pytać się braci o to, za kogo może wyjść za mąż, która była pod ich prawną opieką, ale tak naprawdę jedyne co prawdopodobnie miała to to, że mogła przynajmniej powiedzieć, że nie zatańczy z jakimś typem. Trzeba także przyznać, że jeżeli ona nie chciała za kogoś wyjść za mąż, no to nie wychodziła, a że nie zmuszano jej do tego, to prawda. A że najwyraźniej miała silny charakter, więc potrafiła się sprzeciwić różnym. Propozycją dziwnych mariaży. Także układy, że tak powiem, małżeńskie, sprawy jej małżeństwa były bardzo napięte, kiedy już osiągnęła, że tak powiem, wiek dojrzały. Podobno odstręczała konkurentów, bo była zarozumiała i miała wymagania. Jeżeli jakiś konkurent po podobał się pannie, to nie podobał się braciom, więc oni nie wyrażali zgodę. Kiedy je, jakiś konkurent podobał się braciom, to Zofia mówiła: a, a, za tego typa nie wyjdę. I to był straszliwy problem, że ona chciała sama wybrać sobie męża, a nie chciała wziąć tego, którego narajili jej bracia. Więc tak, faktycznie była straszliwie pyszna e, według e, przekazów historycznych. I jaką książkę, jaki bym artykuł nie dotknęła, wszyscy podkreślają tej jej pychę, ale. Ja stoję cały czas na stanowisku, że była po prostu niezależna. W pewnym momencie Krzysztof Opaliński, brat Zofii, zaczął bić na alarm, ponieważ i pisał o tym w 1642 roku, że panna w lata idzie. A wam powiem, że Zofia urodziła się mniej więcej w 1620, czyli mając lat około 22, uważano, że jest już starą panną. No, bo już jakby kto to słyszał, przecież wiadomo, żeby dwudziestolatka bez męża była, no po prostu wstyd. No i rozpoczęło się już na pra prawdziwe polowanie na męża. Wywozili siostrę nawet na sejmy, by tam wzbudzała zainteresowanie. Za mąż pójście z ofi stanowiło zmorę spędzającą sen z oczu braci. Gotyli, gotowi już byli nawet zmniejszyć swoje aspiracje, bo oczywiście oni byli z dobrego rodu, ona była z dobrego rodu, i chcieli, żeby Mariasz im czymś posłużył. I byli nawet gotowi już ją oddać do zakonu. No kurwa, musieli jej naprawdę nie lubić. W każdym razie szczęśliwie się stało, że w 1645 roku, kiedy Zofia miała mniej więcej 25 lat, owdowiał pierwszy senator Rzeczypospolitej i hetman wielki koronny, bardzo znana postać ówczesnych czasów, Stanisław Koniec Polski. Jakiż tam on był ważny? Uważano, że był jednym z najwybitniejszych wodzów. Do tej pory wszyscy straszliwie się, że tak powiem, spuszczają nad tym, jakim był wybitnym dowódcą, jak wspaniale dowodził wojskami. Ja się na tym nie znam. Pewnie mają rację, nie wiem. Ale jak wiecie, ja się na bitwach tutaj nie będę skupiać. Opowiem Wam o nim coś zupełnie innego. Otóż, no, poza tym, że miał szalone tytuły, bo był na przykład hrabią. Na Tarnowie. Był księciem Świętego Cesarstwa Rzymskiego. No, słuchajcie, no, dla braci Zofii to była partia wymarzona. Miał ogromne dobra. Powiadano, że mógł przejechać od zachodniej do wschodniej granicy Rzeczypospolitej ówczesnej, zatrzymując się zawsze na noc w swoich majątkach. W każdym razie znakomicie sobie radził z najazdami tatarskimi, które wtedy były plagą yy, Rzeczypospolitej. Miał, był także brodaty, ogromnej postury. Był wielkim, otyłym mężczyzną. Miał choleryczny temperament. Podobno się jąkał, zwłaszcza gdy się też zirytował. I jak pisano, przed gniewem Hetmana drżeli nie tylko wrogowie, ale nawet jego służba, wojsko, domownicy. No, znakomita partia. Wielki, gruby przemocowiec. Co ciekawe, Opalińska w tym przypadku uznała, że jej się ten koleś podoba. Nic nie wiemy o jej w każdym razie sprzeciwie, a jak wiemy sprzeciwiać się umiała. No cóż no, no king shaming. Sfaci zaczęli raić opalińską owdowiałemu koniec polskiemu. Dostarczono mu jej wizerunki, namawiano go do małżeństwa i teraz tak, koniec Polski liczył sobie około 52 lata mniej więcej, Zofia około 25, więc była w wieku syna koniec polskiego który się urodził z jego poprzedniej żony No i cóż małżeństwo zostało narajone 16 stycznia 1646 roku 7 miesięcy po śmierci żony związał się koniec polski ślubem z z Zofią Bracia nie mogli się bardziej posiadać ze szczęścia byli przy, bo taka partia to się nie zdarza na co dzień. Już nie mieli w ogóle nadziei, że ta starucha, dwudziestoparoletnia, w ogóle za mąż wyjdzie. Więc Krzysztof y, Braciszek z satysfakcją zanotował. Pan Krakowski, niesłychanie z żony kontent, nie tylko mnie, ale wszystkim przyjaciołom w brud w listach opowiada. No dobrze, pan Krakowski z żony był zadowolony. Ponadto wiadomo było, że Zofia zjednała sobie go i nie tylko jego, bo jego rodzina także Zofię bardzo polubiła. Podobno także jego kilkuletni już wnuczek też Zofię bardzo uwielbiał. I po kilku szczęśliwych miodowych tygodniach, wszystko wskazuje na to, że faktycznie to małżeństwo, przynajmniej przez pierwsze tygodnie bo nie szalejmy tutaj z daleka było udane. No, i przyszła nagle po tych paru tygodniach raptem ślubu wieść potworna. Hiobowa Hetman Wielki, postrach Tatarów i Kozaków, małżonek Zofii Opalińskiej, zszedł z tego świata w dniu 11 marca 1646 roku, czyli po raptem trzech miesiącach od ślubu. Śmierć koniec polskiego nastąpiła niespodziewanie. Zszedł ze świata w pełni sił, poczęto szeptać o różnych drastycznych okolicznościach jego zejścia, a były one następujące. Otóż pan, koniec Polski, przedawkował środki podniecające, przedozował je i to stało się przyczyną jego śmierci. Otóż wtedy zażywano coś, co się nazywało konfortatywa. Nie wiemy dokładnie co to było, ale podejrzenia są takie, że były to zioła, które miały pobudzać krążenie, podobnie jak dzisiejsza wiagra, ale także wpływały na serce bardzo mocno. I używano ich, zwłaszcza, że pan, przypominam, on miał 50 parę lat, był i był otyłym mężczyzną, a jego młoda małżonka, 25-letnia dziewica, no chciał jej po prostu dogodzić w łóżku, bądź dogodzić sobie, no w każdym razie, no poruchać chciał, nie? No, i jak mówią, pamiętnikarz Joachim Jerlicz notuje, Pan Stanisław Koniec Polski, hetman koronny, zmarł w majątności swej w brodach w kilka niedziel po ożenieniu. Od konfortatywy, którą zażywał dla młodej żony, a którą przesadzono, bo mu aptekarz na, kilka raz, na razy kilka był dał, co on razem zażył i tak swego życia wiek dokonał. Jednym słowem, typ dostał zapas. Konfortatywy na kilka dni, no na, na kilka stosunków, po prostu, tak to ujmijmy. Zabrał to wszystko naraz, nie wiem czego się spodziewał, że będzie po prostu ruchał jak młody bóg i przedawkował. Wersja ta znajduje także potwierdzenie, właśnie u Opalińskiego, który delikatnie się wyraził: Mianowicie, śmierć nastąpiła i tu tłumacząc łaciński termin wskutek zatkania przewodów moczowych. Jak, nazwano, jak nazywano wtedy po prostu priapizm, czyli długo utrzymująca się, nieopadająca erekcja, która potrafi być zagrożeniem dla życia, no i także dla krążenia, no nawet może spowodować różne inne potworności. Hetman chciał zaimponować młodej żonie, bądź chciał po prostu w ogóle móc cokolwiek z nią zrobić, bo może już nie był w stanie bez leków, no i przypłacił to życiem. Umierał podobno przytomnie, zdawał sobie spryczy, sprawę z tego, dlaczego umiera, i nie chciał widzieć ubóstwianej rzekomo małżonki nałożył śmierci. Nie zapisał jej ani grosza. Pozostawił całą sprawę z decyzji swojego syna, tego syna, który był w wieku jego małżonki. Młody koniec Polski na szczęście okazał się wobec macochy, która była w jego wieku. Yy, Szermanski załatwił jej sprawy majątkowe bardzo korzystnie. Nie została przez e, swojego przybranego syna no, e, źle potraktowana. Podobno ten, że przybrany syn Zofię też bardzo lubił. Widocznie ona nie była taka dumna, skoro wszyscy ją tak szalenie lubili, jeśli nie byli tylko jej braćmi. Zofia podobno rozpaczała. Podobno rozpaczała bardzo. Rozpaczałam dlała, nie była w stanie uczestniczyć w olbrzymich pompatycznych obchodach pogrzebowych. I w tej rozpaczy udała się ze swoją z nieliczną służbą do klasztoru w Jarosławiu, by zastanowić się, czy nie chce zostać zakonnicą. Więc zamknęła się w tym klasztorze na próbę i całe szczęście, bo nie wytrzymała tam za długo. Czas wyleczył rany. I niebawem, co zaczęto robić? No zaczęto na nowo starać się o jej rękę. Tym razem było jednak łatwiej o kandydata, ponieważ jako była żona tego wielkiego koniec polskiego cieszyła się większym powiedzeniem niż po prostu siostra Opalińskich. Z jakiego by dobrego rodu nie byli, no to jednak ich prestiż był mniejszy. I znalazł się. Szybciutko znalazł się książę, Samuel Karol Korecki. Było dwóch Samueli Koreckich, więc dlatego mówię drugie imię, bo też dowódca. Więc trzeba przyznać, że narzeczony prezentował się znakomicie, chyba lepiej niż poprzedni. Studiował w Gracu i w Padwie, uczony był, nie tylko dzielny, młody, bo urodził się mniej więcej w tym samym roku co Zofia, także oczywiście urodziwy, podobno sympatyczny. No i oczywiście także bardzo waleczny. Ta waleczność niestety wystrzeli mu niestety w twarz. Krótko przed ślubem brał udział w bitwie pod Zborowem. Zmusił co prawda totarów do odwrotu, ale został ranny. Dwukrotnie zabito pod nim, zabito pod nim konia. Miał, został naprawdę ciężko ranny. I ukrywał to. Ukrywał to, by panna się nie zaraziła. Dumni Opalińscy oczywiście byli usatysfakcjonowani kolejnym kandydatem. Zofie zwali odtąd księżna pani siostra, żeby wszyscy wiedzieli, że mają siostrę księżną. No i ślub odbył się w Rytwianach w pierwszych dniach lutego 1651 roku. Oboje młodzi małżonkowie mieli około 30 lat. I tutaj ten ślub opisywał rolę. Ślub się odbył, ale pod dziwnie smutnymi auspicjami. Bo książę nowożeniec od kilku już dni nie domagał, rana niezupełnie zabliźniona otworzyła się na nowo, zima była ostra, nie bacząc na to narażał się, ukrywając chorobę przed narzeczoną, nie chciał jej martwić zbytecznie, ledwie jednak dotrwać, potrafił do końca obrzędu, ostatnie wyrazy przysięgi wymawiał niewyraźnie, bradził widocznie. Wylękła oblubienica postrzegła dopiero teraz w ukochanym tę zmianę, już było za późno, z kościoła wrócił nieprzytomny, dwa tygodnie przeleżał w malignie, nie poznawał nikogo, odpychał wszystkich, rwał się do wojny, po walce straszliwej, straszliwej z chorobą uległ jej w końcu, zamknął oczy na wieki. Stało się to 12 lutego, sześć dni po ślubie. Mówię, że 6 dni po ślubie, bo tak było faktycznie. Te dwa tygodnie w Malignie to była, było, było takie przesadzenie rolnego. Ta Maligna trwała krócej. Umierał prawdopodobnie z powodu gangreny. No tylko, że proszę: jeden dowódca padł, 3 miesiące po ślubie z Zofią, drugi dowódca raptem tydzień po ślubie z Zofią. No i Korecki w mniemaniu kozaków, który mi dowodził. Został oczarowany i zgubiony przez laszkę diablice. Śmierć księcia w opinii Polskiej wzbudziła bardzo negatywne komentarze. Nie obwiniano Tatarów za ranę księcia, obwiniano jego młodą żonę. Przypomniano sobie od razu zgon poprzedniego męża Zofii i samą zaczęto uważać za fanfatal, przynoszącą śmierć swoim mężu, mężom. Nieważne, że jeden zmarł, bo po prostu jego chuć zabiła, drugi po prostu umarł, bo go Tatarzy zranili. Ważne, że tuż potem akurat się żenili. W związku z czym, czyja to wina? No kobiety, wiadomo. Poczęto uważać Zofię za narzędzie diabła, który opanował jej ciało i mamił i zabijał rycerskich mężów. Mało tego, ułożono z pieśni kozackie na temat Zofii. Powstała pieśń na przykład o sławnym księciu koreckim, który choć przeszedł do Lachów, lecz opamiętał się, wrócić chciał do swoich i walczyć z nimi razem przeciw wspólnemu wrogowi, tutaj mowa oczywiście o Tatarach, ale wówczas księża nasłali na niego Laszkę Diablicę. Także w tej pieśni księża, tutaj w nim, oczywiście katolicy, jawią się jako wspólnicy zbrodni. Korecki był kozakiem, prawdopodobnie prawosławnym, czyli pochodził w ogóle z terenów współczesnej Ukrainy. Śpiewano, że Zofia była piękna, jak patronki na świętych obrazach, włosy miała jasne, uśmiech anielski, ale pod, pod spodem krył się diabeł. Książę opierał się niby urokom, ale uległ, wpadł w diabelskie sidła, laszka, zalotnica... Zapewniała go, iż zostanie kozaczką, i z księciem do kozaków powróci, i zaprowadził ją przed ołtarz, a po ślubie pocałowała go tylko raz i tym pocałunkiem rzekomo zabiła. O, no tak. W każdym razie pieśń te śpiewano szeroko w Ukrainie i Białorusi. Zofia zmarła parę lat po zejściu drugiego małżonka. Nie wyszła trzeci raz za mąż, jej opinia była z szargana w 1657 roku umarła licząc co najwyżej 40 lat, pewnie niecałe, i nie wiemy co, co się z nią działo przez te ostatnie, ostatnie lata. Nie da się odtworzyć ostatnich lat jej życia. Nie ma już żadnych zmianek. Prawdopodobnie bracia opalińscy także chcieli raczej zapomnieć o siostrze, która przyniosła na nich taką straszliwą infamię. Takie były losy y, słynnej, rzekomej, fan fatal y, XVII wieku. I to by było na tyle dzisiaj. Y, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie we wtorek, y, każdy wtorek nowy podcast. Do usłyszenia.